Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w nową grę, indyczek, Astrometica. Wielkie podziękowania dla twórców gry, którzy się ze mną skontaktowali. Jest, na TikToku się do nich odezwałem, bo zobaczyłem trailer gry na ich profilu, na, twórców gry w sensie. I napisałem, że bardzo fajnie wygląda ta gra, że nie bym sobie pograł i niebawem potem się do mnie odezwali na maila i podesłali dostęp do testowej wersji gry na Steamie. Także to nie jest oficjalne wydanie, to nawet nie jest finałowa wersja tego, co ma być we wczesnym dostępie dostępne. dostępne. Tylko jest to playtest, czyli taki tryb, nie wiem, czy wczesna beta to można by nazwać nawet, bo trudno mi dokładnie w tej chwili to opisać. Gra jest, tak żeby to wam najprościej wyjaśnić, czym jest. To jest Subnautica w kosmosie, dosłownie. To jest po prostu stara, dobra Subnautica, tylko że przeniesione jest to wszystko w pas asteroidów, w którym sobie latamy i zbieramy śmieci, fragmenty technologii porozbijanej i próbujemy przetrwać. Nie wiem, czy jest w tej grze jakaś fabuła, na razie nie ma. Jak widzicie, po uruchomieniu gry lądujemy tutaj w takim małym pomieszczeniu i musimy zmontować sobie tutaj za pomocą tego fabrykatora różne narzędzia. Żeby je zmontować, musimy oczywiście znaleźć odpowiednie materiały i w tym celu możemy wyjść przez śluzę na zewnątrz. Tak jak wygląda świat gry, póki co. Widzę, że tam jakaś wielka konstrukcja, tam jest jakaś kopuła, zobaczcie, być może atmosfera jest w środku. Tam widzę kolejny taki pokój jak ten tutaj, widzicie? Tam jest jakaś dziura w asteroidzie z wejściem, tam się coś świeci, tam kolejne jakieś rzeczy są, tam jest kolejne pomieszczenie podobne do naszego, tam są w ogóle, te kule wyglądają ciekawie. Także jest tutaj bardzo dużo, dużo zwiedzania i zapowiada się bardzo interesująco ta gra. Musimy na początek zmontować sobie coś, co pozwoli nam się lepiej poruszać. Dobra, zregenerowany tlen? Okej. Dobra, także musimy zacząć zbierać śmieci, które tutaj jak widać wysypane są i zebrać ich na tyle dużo, żeby można było zmontować z tego potrzebne przedmioty, które tam mamy. Także trochę nam się tutaj z tym zejdzie. Ja sobie pozwolę tutaj szybko polatać i pozgarniać to, co jest nam potrzebne. Tak na pierwszy rzut oka może wam się ta gra skojarzyć, tak jak mnie zresztą natychmiast, z grą Breath Edge. Nie wiem, czy pamiętacie, taka rosyjska gra sprzed kilku lat już w tym momencie, gdzie też latamy w bardzo podobnym środowisku. Tutaj ta gra jest dużo bardziej realistyczna, jeśli chodzi o świat przedstawiony, powiedzmy w ten sposób. Breath Edge był bardzo mocno taki komediowy, z wieloma takimi mocno fantastycznymi elementami, ale podstawowy pomysł był bardzo podobny. Chociaż Breath Edge i ta stylistyka była bardzo w stylu, nawiązywała do takich klimatów Związku Radzieckiego lat 70., 60., coś w tym stylu, nie? Tutaj mamy takie typowe science fiction i moim zdaniem działa to całkiem ładnie. Dobra, muszę tutaj polatać jeszcze, pozbierać te materiały i nie wiem tylko, które, poczekajcie, bo tu jest jeszcze miedź, dobra. Zobaczcie, jak szybko idzie nam zbieranie tego, jak wyczyściliśmy już okolice naszej kapsuły początkowej. Ciekaw jestem, to, że będzie można coś budować, to jest absolutnie pewne, nie? Tylko ciekaw jestem, jak będzie cały ten system budowania wyglądał. Dobra, zobaczmy, co już możemy zmontować sobie z tego, co zebraliśmy do tej pory. Potrzebujemy kapsułę tlenową, do tego dwa kable miedziane są potrzebne i będziemy mogli ze sobą więcej tlenu nosić. Dobra. Wytwarzaj plecak odrzutowy. Potrzebujemy dwa razy węgiel i potrzebujemy też plecak, do tego jest srebro potrzebne. I narzędzie wydobywcze. A, jest tu narzędzie wydobywcze. Bateria i część elektroniczna. Tak. I bakteria potrzebuje wungla. Dobra, to musimy polatać, poszukać wągla w takim razie. I srebra. A, tu jest żelazo. Rozejrzyjmy się uważniej. O, jest węgiel. Dobra, wezmę jeszcze ze dwa kawałki. Trzeba było się troszkę bardziej oddalić od kapsuły. I wtedy się nagle zaczęły pojawiać te trochę rzadsze. Jeszcze dwa kawałki srebra potrzebne nam są. Ale na razie chyba możemy zmontować z węgla to, co potrzebujemy, przynajmniej część. O, kończy nam się tlen. Czy natychmiast umrzemy, czy po jakimś czasie dopiero? Chyba po jakimś czasie, bo się ciemno zaczęło robić.
A, dobra. Odłożyłem do skrzynki nadmiar przedmiotów, żeby trochę łatwiej się było mi tutaj poruszać potem, także zróbmy coś takiego, segreguj, weź wszystko. Dobra, i co byśmy potrzebowali? Plecak odrzutowy zrobiony, dobra. I mamy tak, plecak i kapsuła tlenowa, będziemy mogli dzięki temu dłużej latać. Wezmę jeszcze wszystko, segreguj, co tutaj mamy? Organiczny i kwarc. Te organiczne możemy poodkładać, bo to nie są nam w tej chwili rzeczy potrzebne. Kwarc weźmy. I potrzebujemy zmontować sobie to. Bateria do tego jest potrzebna. Miedziany, bateria. A nie to. To. Dobra. I jeszcze plecak. Musimy i do tego są potrzebne dwa kawałki srebra. Dobra, to załóżmy sobie to tutaj. Odłóżmy wszystkie przedmioty, żeby mi nie przeszkadzały. I szukamy teraz dwóch kawałków srebra. I teraz mamy broń wydobywczą. Nie wiem, jak to nazwać. Wiertło laserowe? Chyba to będzie najlepsze określenie. Patrzę, gdzie tutaj to srebro może być. Rozkruszmy może to. Chociaż zgaduję po kolorze, że to prawdopodobnie będzie miedź. Ale zobaczymy. Póki co gra wygląda bardzo obiecująco, powiedzmy. Bardzo ciekaw jestem, jak się to będzie rozwijało, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Mam nadzieję, że wy również i jeśli tak, to koniecznie, błagam, koniecznie dużo łapków w górę dawajta, bo wtedy będzie motywacja, żeby dalej nagrywać odcinki i też wspierać polskie gry, bo to jest polski wydawca, zapomniałem chyba o tym wspomnieć. O, z Shiftem lecimy wtedy szybciej, bo ten nasz plecak zaczyna działać. To może polecimy do tamtego pomieszczenia i zobaczymy, co tam jest. Chyba się paliwo skończyło. Tak, on się, widzicie, plecak odrzutowy, on się regeneruje po jakimś czasie dopiero. Dobra, uzupełnijmy sobie w takim razie paliwo. Okej, okay, trochę nam się piciu chce, ale myślę, że jeszcze sobie damy radę. A, i... Dobra. O, tam coś leży, patrzcie, jakiś taki wygląda jak kontener czy pojemnik. Dobra, paliwo w plecaku się skończyło. I się nie chce regenerować. A, ono się regeneruje, ale z dosyć dużym opóźnieniem. Dobra, to... Zobaczmy, co tu mamy. Tak, dobrze, że wzięliśmy sobie ten... O, patrzcie, mamy dużo przedmiotów. Oj. Dobrze, że wzięliśmy ten pojemnik na powietrze dodatkowy, bo bez tego już by nam się dawno temu skończyło. Wydaje mi się, że prędkość powinna być zachowana. Nie powinniśmy zwalniać po tym, jak się paliwo w plecaku odrzutowym skończyło, nie? Bo zauważcie, że jak lecimy i się skończy paliwo, to zwalniamy z powrotem do normalnej prędkości. Wydaje mi się, że to nie tak powinno działać, ale to nazwijmy na mały detal jest, nie? Dobra, nadal nie mamy tego srebra? Nie, musimy poszukać. Moduł tarczy, to brzmi fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Zestaw narzędzi. Burger, woda, apteczka i zbiornik tlenu dodatkowy. I tutaj mamy komponenty, z których możemy wytwarzać bardziej zaawansowane rzeczy. No dobra, dobra. Chyba będzie trzeba dobudować kolejną... kolejną tą. Tych drzwi nie da się otworzyć z jakiegoś powodu. Zgaduję, że potrzebujemy narzędzie budowlane na przykład, żeby to naprawić, czy coś w tym stylu. Tu mamy terminal. I tutaj mamy dwa maile. Możemy sobie... Cześć, tu Marcela. Ktoś znajduje się w pobliżu naszego środka. Chcę poinformować, że ewakuujemy to miejsce. Jeśli potrzebujesz zasobów, znajdziesz je tutaj, ale pamiętaj, że śluza powietrzna wymaga teraz zasilania do otwarcia. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą ogniwa zasilającego, postańcie bezpieczni. I kapitan Matthews z Moxory. Jeśli ktoś tam jest, rozbiliśmy się na pobliskiej asteroidzie. Nasze zapasy nie wystarczą długo. Proszę, odszukajcie nas. Okej, okay, to weźmy może to... Aha, oba są zaznaczone. Dobra, widzicie, są nawet oznaczone, tylko wiecie co, ja tego kapitana to wyłączę. Tak, bo on był dalej. Odłóżmy wszystko odłóżmy, co się da. Dobra, mamy tutaj burgier i woda. Dobra, włókno. I zobaczmy. Zjedz, napij się. Okej, okay, dobra. Czyli to działa niezwykle klasycznie. Tutaj mamy ten znacznik z maila, który przed chwilą... Aha, tylko mieliśmy ogniwo zasilające zrobić. Dobra, to szybko nadróbmy ten problem.
No, pierwsze wrażenia w każdym razie moje są bardzo pozytywne i bardzo mi się podoba, że takie rzeczy ludzie dłubią. Ostatnio na TikToku miałem bardzo fajne... A, znowu srebro jest potrzebne. Kurde, dobra, to idę go szukać. Ostatnio na TikToku miałem fajną dyskusję z jakimś kolesiem, który robi gry komputerowe hobbystycznie i wydał właśnie grę taką całkiem sympatyczną. Kurde, teraz sobie tytułu nie przypomnę. Takie malutkie mikro coś, to nie jest nic, nie jest to poważna rzecz, nie? Nie jest to w sensie duża produkcja, raczej mikro rzecz robiona przez jedną osobę. Ale właśnie zachwycaliśmy się tym, jakie fajne czasy nastały, że dzisiaj każdy może usiąść, zacząć coś dłubać i tak naprawdę zrobić coś nowego, coś unikalnego, albo po prostu ciekawego. Gdzie to srebro może być? Jakaś skrzynka tutaj. Ogniwo. O, jest ogniwo, dobra, bo my potrzebujemy tak naprawdę to ogniwo zrobić. Tak, tutaj w tej grze jest to samo, co w niektórych grach, że escape zamiast zamykać... Aha, dobra, patrzcie, tutaj menu skrzynki jest zamykane escape'em. To menu ekwipunku też, ale menu skrzynki, którą znajdujemy tak po prostu wiszącą w powietrzu, czy też raczej w kosmosie, ono nie znika, nie zamykane jest escape'em, także jest trochę tutaj taki brak konsekwencji. Żałuję, że nie wziąłem dodatkowej jakiegoś zbiornika z powietrzem. O, co to? Au! To była mina. Okej. Ciekawe. I oni chcą, żebyśmy tutaj baterię włożyli. Tam jest druga mina. Bateria. Okej. I oni tam w mailu pisali, że jest tutaj śluza. O, srebro znaleźliśmy, super. Czy jest jakaś latarka? Szybko sobie zajrzyjmy tutaj w sterowanie. Kucanie, skok, sprint, ekwipunek, latarka pod T jest. To jest dopiero intuicyjne, ale nie ma modułu oczywiście, niedostępna. Dobra. Co my tu mamy? Włókno, woda... Kosmiczny donat. Dobra, na razie to zostawiam. Wiecie co, odłożę to całe żelazo, bo mamy go wokół bazy bardzo dużo. Wezmę te rzeczy stąd. Dobra. I tu wyjście. O, jest kolejne srebro. Zmontujemy sobie go. To chyba jakaś kopalnia cała była, bo tego srebra całkiem sporo widzę. Sztabka miedzi. O, nie mogę tutaj nic zostawić. O, dobra, później. Będę musiał tutaj wrócić. Poeksplorujmy sobie dalej. Wiecie co, odłożę też jeszcze ten kwarc. Segreguj. Dobra. I organiczny, żelazo, węgiel i miedź również. Dobra. Co tutaj mamy? Okej, okay, pokój mieszkalny. Możemy sobie tu kimnąć. Swoją drogą ciekawe, czy możemy sobie urządzić bazę w tym miejscu. Przeczytaj log. Tu Marselia. Udało nam się zbudować statek, który można przetransportować nas na inną stację Moxora. Jeśli czytasz tę notatkę, to powinieneś wiedzieć, że zabezpieczyliśmy dodatkowe miejsce na zapasy awaryjne. Kiedy zdecydujesz się udać do tego miejsca, pamiętaj, aby zdobyć klucz do mojej kabiny. To jedyny sposób na odblokowanie śluzy prowadzącej do zasobów. Aha. Schemat jakiś. Narzędzia budowlane i laser. Kolejny schemat. Pomieszczenie siedliska, korytarz siedliska, śluza powietrzna. Podoba mi się nazwa siedlisko w tym kontekście. Interakcje. Co tu mamy? Karta klucz. O, dobra. Pewnie to jest ten klucz z maila. Część elektroniczna, burgier i woda. Burgier. Ta moja koleżanka z pracy mówiła tak troszkę po wiejsku, nazwijmy. Nie? I kiedyś wychodziła na przerwę i idę do sklepu po bułkę. I mi się to tak strasznie spodobało, że... O, zamknięte. Ta, czerwona lampka. I tutaj też. Dobra, wracam do bazy. Wezmę po drodze ten... ile się tego da. O, niedużo. Wezmę te rzeczy, które są mniej powszechne, mniej często występujące, rzadziej występujące. I fruniemy z powrotem. Dobra, trzeba uważać na tamtą minę, żeby mi nie skubnęła. I... Mam nadzieję, że z czasem będzie można ulepszyć ten plecak, żeby paliwa na dłużej starczyło. Nie wiem, czy wiecie, ale ładunki wybuchowe w kosmosie są bardzo słabą bronią, ponieważ... to mieliśmy plecak zrobić, tak? Tak. Ponieważ są... co jest? Wyrzuciłem to.
ponieważ nie ma fali uderzeniowej, nie ma powietrza, które mogłoby spowodować przelot takiej fali uderzeniowej. I taka ciekawostka. Dobra, powiększył nam się plecak o 2 dodatkowe rzędy, bardzo miło. Niezwykle mnie to cieszy i raduje. Tu mamy ten klucz. Dobra, segreguj, segreguj. Co to jest? Burger. Okej. Okay. Wiecie co? Jednego burgera i jedną wodę sobie wezmę na drogę. Mhm. Dobra. Buduj pomieszczenie siedliska, buduj korytarz, buduj śluzę powietrzną. I do tego będziemy potrzebowali... Aha, mamy laser i... narzędzie budowlane jest. Transformator danych i bateria jest potrzebna. To możemy jedno i drugie sobie zmontować. Jest, dobra. I ten laser bym też chciał. Dwie baterie. Aha, tylko nikiel i sztabka złota są potrzebne. Nie mamy niklu ani złota, więc to akurat nam teraz nie pomoże. Zobaczmy. To pod... Wywaliłem to. Pod dwójkę. Dobra. A, i patrzcie, sztabka żelaza, śluza powietrzna. Dobra, tylko my nie mamy tych materiałów, żeby to zbudować. Okno siedliska. Maszyny, ładowarka, ładownia ogniw, maszyna do recyklingu, fabrykator, koloryzator bazy. Mamy zaawansowane. Mała skrytka, średni magazyn, terminal i korytarzowy górnik asteroid. Okej. Okay. Automatycznie wydobywa asteroidy w promieniu 10 000 jednostek po umieszczeniu na fundamencie pomieszczenia. O, to jest fajny patent. I dekoracje na razie niedostępne pewnie, dlatego że nie mamy żadnych schematów. Czemu tego się nie da otworzyć? Tutaj myślałem, że może trzeba to naprawić, czy coś w tym stylu, ale chyba nie o to chodzi. Dobra, jeśli byśmy chcieli teraz budować tutaj śluzę powietrzną, to jak to... A oni nie chcą, żebyśmy budowali w tej kapsule, tylko oni chcą, żebyśmy zbudowali coś zupełnie nowego. Nową konstrukcję. Właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz, wiecie? Nie można się obrócić w tej grze. Nie możemy zmienić kąta, także bardziej się tutaj poruszamy tak, jakbyśmy pływali. Zastanawiam się nad tym, na ile to ma sens z punktu widzenia... Nie wiem, nazwijmy to z braku lepszego słowa realizmu. Niewystarczająco surowców. Aha, czyli nie możemy zbudować, dopóki nie mamy potrzebnych surowców. Sztabka żelaza. Skąd ja wam wezmę sztabkę żelaza? Tak się zastanawiam, na ile to jest not cool, że nie można się obracać, powiedzmy, w ten sposób. Ale wydaje mi się, że nie robi mi to dużej różnicy. A, jest. Sztabka żelaza. Potrzebujemy trzy kawałki. Mamy tu jakieś żelazo? To nie za bardzo, to trochę jest. Aha, dobra, to idę szukać żelaza, w takim razie w dużych ilościach. Możemy też sztabkę miedzi zrobić sobie. I... resztę na razie odłożę. Czyżby to był kawał złota, taki duży? Chociaż wygląda to raczej jak jakiś kryształ, ale... O kurde, tylko to się będzie bardzo długo wierciło, wiecie? Nie wiem, czy warto jest tracić czas na razie na to. Zmień baterię. Dobra. Trochę mało powietrza mamy. Mamy za sobą zapasowy zbiornik. Tak, jest zbiornik tlenu. Możemy go sobie użyć za chwilę, jak będzie go brakowało. Na razie przewiercę to i zobaczymy, jaki materiał z tego wypadnie. Zbieram żelazo nadal, bo potrzebujemy naprawdę dużo, dużo tego żelaza, żeby to zbudować, co oni tam nam kazali zbudować. Dobra, szybko możemy teraz ten tlen użyć. Aha, to tylko połowę regeneruje zbiornika. Okej, lepsze to niż nic. I co wpadło? Złoto. O, okej, czyli to złoto. Bo takie kryształy były żółte, myślałem, że to może nie jest złoto, tylko coś innego. Dobra. Bo nie wiem, czy zauważyliście, jak kruszymy te asteroidy, te kawałki kamieni, to one wpadają nam do plecaka. To nie jest tak, że one sobie tam musimy je potem pozbierać. Dobra, zróbmy sobie to. Okej, okay. Powinno już wystarczyć nam żelaza, mi się wydaje. Zróbmy jeszcze tu. Nie mamy możliwości zrobienia, zobaczcie... ogniwo? Nie, baterię muszę mieć. Nie ma możliwości tutaj zrobić... co? Nie, kurde. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Rozkojarzyłem się. musimy pewnie to ulepszyć, bo tu nie ma możliwości zrobienia sztabki złota.
Ale nie szkodzi, dobra. Zobaczmy, tak. Potrzebujemy część elektroniczna i tutaj przewody miedziane. To sobie byśmy wzięli ich zapas jeszcze. Dobra. I tutaj mam całkiem sporo jeszcze tych żelaznych rzeczy. Także musimy zrobić podmiankę. Nie, to. Dobra. I może, co my tu jeszcze możemy? Lód odłożyć. O, dobry pomysł. Dobra. I teraz mamy tego raz, dwa, trzy, cztery, 10 sztuk, także jeszcze trochę może być za mało, żeby zbudować wszystko. Tak. Możemy zmontować śluzę ku, żeby obrócić. Aha, w ten sposób. Dobra. I tu jest wejście. Pomieszczenie, dobra. I teraz musimy zrobić korytarz. Tylko z tej strony. Dobra. Jak widać, jest bardzo jeszcze na wczesnym etapie ta gra, bo nie ma możliwości, nie ma żadnej animacji budowania, po prostu rzeczy się pojawiają. No ale to jest playtest, nie? Playtest jest po to, żeby zobaczyć, jak gra sprawuje się na innych komputerach niż twórców, zebrać jakieś podstawowe informacje, pierwsze wrażenia, jakieś opinie. Dlatego playtesty właśnie często udostępnia się youtuberom, żeby mieć troszkę więcej tego. Jestem pod dużym wrażeniem, jak stabilnie działa ta gra i jak płynnie. Mamy cały czas równiutkie, sztywniutkie 60 fpsów, także bardzo miło. Graficznie jest bardzo okej. W sensie, wiecie, nie ma gry, która nie mogłaby mieć lepszej grafiki. Tutaj jest coś, co ja nazywam good enough, czyli że wygląda dostatecznie dobrze, żeby nie wypalało oczu, chociaż jakiegoś wielkiego fotorealizmu nie ma, ale w tego typu grze on nie jest potrzebny, więc to też jest taki balans, który bardzo ładnie się udało osiągnąć moim zdaniem. Dobra, jeszcze sobie to powiedzmy. I jeszcze jedno. Dobra, powinno już wystarczyć. Odłożyłem te miedziane kable, żeby mi nie przeszkadzały i odłożyłem ich zbyt dużo. Wezmę jeszcze sobie trochę zapasów wody i jedzenia. I chcę zrobić jeszcze kilka tych zadań i byśmy sobie zobaczyli. I sobie zobaczymy, jak wygląda. Spróbujemy gdzieś polecieć, zobaczyć, co będzie, tylko będę potrzebował do tego więcej powietrza. Okej. I mamy grawitację tu w środku, mimo braku zasilania. Zbuduj panel zasilania, zbuduj bateria siedliska, zbuduj panel solarny. Wydaje mi się, tak jakbym mógł mieć jakąś sugestię, bo zgaduję, że prawdopodobnie autorzy będą oglądać ten odcinek. Co mógłbym zasugerować? Żeby dało się wstawić hologram przedmiotu, nawet jak nie mamy wszystkich potrzebnych do jego zbudowania materiałów. I jak będę już je miał, to żebym mógł tutaj wrócić i dokończyć tą budowę, żeby sobie można było w ten sposób rozplanować, co gdzie na przykład chcemy powstawiać, a potem ganiać w to i z powrotem z materiałami, żeby to dokończyć. Brakuje mi dwóch części elektronicznych, panel solarny potrzebujemy miedzi i panel zasilający. Okej, zobaczmy w takim razie. Możemy tutaj bateria siedliska. Czy ja muszę to na zewnątrz wstawić? Może być postawione na szczycie korytarza. Może być postawione na brzegu korytarza. Panel zasilania. Powinna być jakaś jaśniejsza informacja, co się wstawia na zewnątrz, a co w środku, mi się wydaje. Ale to taki... To absolutna bzdura jest, także nic szczególnie... Okej, to jest duże, ale ja nie wiem, gdzie miałbym to przypiąć. Jakby się tak podświetlały w tym momencie jakieś znaczniki, gdzie można to przyczepić, to byłoby super. O, widzicie? Jakby się podświetlił ten panel, że tu można to podłączyć, to byłoby fajne. Tutaj te czarne złącza sugerują, że rzeczywiście da się tutaj coś wpiąć. Czego mi zabrakło? Kurde, znowu żelazo. Gdzie są jakieś jeszcze kawałki skał, które mógłbym przewiercić? Tu jest ich dużo. Okej, tym razem mamy. I zobaczmy, jak wygląda z włączonym zasilaniem wnętrze. Nie ma już zadań, co oznacza, że już samouczek ukończony został. Interakcja. Moc użytkowa 2. Aktualna pojemność mocy 125. Potrzeba więcej przestrzeni mocy 52. Generowanie mocy 1 na 5 sekund.
Zastanawiam się, bo tutaj wygląda na to, że jakaś jest unikalna jednostka liczenia tej mocy. Czy nie lepiej byłoby zrobić tego po prostu tak, jak jest w Oxygen Not Included, że taki panel słoneczny generuje, nie wiem, na przykład 250 watów energii, nie? I możemy 250-watowe urządzenie podłączyć do tego najwyżej. To byłby taki mały myk. Okej, tutaj widziałem w Build Menu ten górnik, tylko mamy złoto, niklu nie mamy i chipset trzeba by zmontować. Chipset możemy zrobić, jeśli znajdziemy więcej srebra. Wiem, gdzie jest srebro, tylko opróżnię plecak, zanim tam ruszymy. A co tutaj mamy? Przewód miedziany i burger dostaliśmy w tej paczce. Okej, zawsze się przyda. Patrzcie, to wygląda jak jakaś materia organiczna. Rusza się, to czerwone. Ciekawe. Fajny pomysł. Dobra. Przy okazji będę mógł stąd zabrać jeszcze te graty z tej skrzynki. Wezmę wszystko. Będziemy potrzebowali dużo lodu, dlatego... Także plan jest taki, żeby i to też zebrać, jeśli się da. Tutaj coś było? Tak, tutaj też było. Oj, dobra. Już wiem, o co chodzi z tym escape'em. Ja escape wciskam odruchowo, żeby zamknąć ten moduł, a on się zamyka automatycznie, jak klikniemy weź wszystko. Tu się nie da przejść. A nie, da się przejść, tylko tak dziwnie. Dobra. To wygląda na jak jakiś robot górniczy, nie? O, kolejne te. Użyj skanera żelazna asteroida fragment. Okej, okay. Nie mamy skanera, nie zrobiłem żadnego do tej pory, więc użyj narzędzia wydobywczego. Tu jest jakiś przycisk scan, ale nie wiem, o co z nim chodzi. Nie. O, szkurna, no. Wyjmij to, włóż to. Dobra. Okej, okay. I... No... Kurde, ale powoli się to robi. To nam wpadło. O, dużo srebra, fajnie. Dobra, to jeszcze i to zbiorę. A, ta latarka trochę by się przydała. O, to też wygląda na coś, co da się pokruszyć. Ciekawe, co z tego wypadnie. I... Mam nadzieję, że nikiel. Tak, super. Bo potrzebujemy niklu. Okej. Okay. Znaleźliśmy... Troszkę takie ukryte pomieszczenie. Co tu mamy? Sztabki żelaza. O kurde, ale fajnie. Tylko więcej już nie podniosę. Kolejne żelazo. Wiecie co? Odłożę... Nie mogę niczego odłożyć. Kurde, tu jest zamknięte. Dobrze byłoby coś z tego zabrać. Albo dobra, zawsze można tu wrócić. Hop. Stawmy sobie... Piec do wytapiania. Trochę sobie tutaj... Uuu, prąd się skończył. Musimy... Musimy chyba jeszcze jedno ogniwo wstawić. Jak tylko dostawiłem, to światło zgasło. Dobra. Zaawansowane, tak. O, i tutaj... A, przyłącza się automatycznie. Okej, to dobrze. Bo już myślałem, że ten co? Nie zadziałało. Potrzeba więcej przestrzeni mocy. A to? Mała, aha, czyżby nową baterię byśmy potrzebowali też wstawić? Oprócz drugiego ogniwa? Może być postawione, generuje moc, okej. Okay. Moc przechowywana, 125. Aha, czyli musimy jeszcze jedną baterię zrobić, okej. Okay. Jedno serwer, dwa żelaza i dwie części elektroniczne. Tutaj nic nie zmontuję, bo nie mamy zasilania. Czyli muszę wrócić tutaj. Okej, okay. Spróbujmy wstawić... Okej, okay, zapaliło się wszystko. Bardzo fajnie, bardzo miło. I spróbujmy wytopić sobie tutaj to złoto. O co chodzi z tymi strzałkami? Wydaje mi się, że to skoro to jest maszyna do przetapiania rzeczy, to koszt przetwarzania w nich powinien być trochę niższy. Żeby, wiecie, usprawiedliwić koszt budowy tego sprzętu. Dobra, i co my chcieliśmy zrobić? My chcieliśmy tą maszynkę do tego. Potrzebujemy dwa niklu i chipset. Chipset był mi potrzebny do zbudowania, nie pamiętam, któregoś urządzenia. Także musimy zrobić nowy, dwa srebra. Okej, okay, i
2 niklu. Okej, okay, mamy już wszystko. Tak. Bardzo by się przydała opcja przypinania receptur, żeby można było sobie kliknąć, żeby gdzieś z boku ekranu wyświetliła się informacja, że potrzebujesz tyle i tyle narzędzi. A, to się przyczepia tutaj? Do tego? Tak, widzicie? A możemy od spodu? Zobaczmy. Tak, możemy od spodu, czyli nie muszę budować drugiego korytarza. Bardzo fajnie. I jak to działa? Interakcja. Aha, czyli to niby ma automatycznie zbierać materiały. Czy my tutaj musimy się do tego jakoś podłączyć? Chyba nie. Pytanie... Pewnie teraz znowu prądu zabrakło. Dwóch brakuje. Patrzcie, dwóch jednostek brakuje. Co za devsi, powinniście to poprawić, bo to jest nieuczciwe po prostu. Jak ma brakować, to niech brakuje więcej niż dwóch. Muszę zrobić kolejną baterię, wychodzi na to. No. Okej, okay, uruchomiło się. I co teraz? No, tutaj na razie nic nie ma. Czy jest potrzebny... A, tu już pracuje. Okej, okay, tylko że przelatuje przez dach bazy. Okej, okay. I zgaduję, że co jakiś czas będzie to po prostu gromadziło zapasy. To jest dobra metoda. To jest bardzo fajny patent. Bardzo mi się to podoba. Śmiesznie tylko to wygląda. Powinno chyba to być jednak tak skonfigurowane, żeby ten promień nie mógł przelatywać przez bazę, żeby ta maszyna na przykład nie mogła celować poniżej jakiegoś tam kąta, żeby to wyglądało trochę jak trzeba, bo psuje to efekt, to ciupinkę. Ale detal mały. Dobra, zróbmy sobie zapas tlenu. Potrzebujemy, gdzie tutaj był ten tlen? Kapsuła tlenowa, nie. Zbiornik tlenu. Potrzebujemy lód i przewód miedziany. Żelazo jest potrzebne. Odłożyłem całe żelazo, jak na złość. No. Raz, dwa. I do tego zbiornik tlenu. Dobra. Starczy. Tutaj jeszcze mam zapasowe. Weźmy sobie to. Weźmy burgera. Przydałaby się jeszcze bateria, teraz sobie uświadomiłem. Tylko nie mamy więcej miedzi. Chciałem zmontować jeszcze ten laser, który mamy tam w menu budowy, ale niestety nie mam dość materiałów. Nie mogę nigdzie niklu znaleźć, ostatniego kawałka. Brakuje mi tylko jednej sztuki, także no, na razie sobie odpuśćmy. Pomyślałem sobie, że możemy polecieć tam do tego znacznika i zobaczyć, co tam jest. Wygląda na to, że to jest ta kopuła. Mamy duży zapas tlenu, więc nieprędko się nam skończy. Obyśmy tylko dolecieli. Po drodze chciałem jeszcze zajrzeć może do tych porozbijanych tutaj konstrukcji. Zobaczymy, o co z nimi chodzi. I tak patrzę sobie jeszcze, co mamy. Okej. Okay. Wygląda na to, że chyba tutaj w tym nic nie ma. O, planeta, patrzcie. Dobra, lecimy dalej. Teraz jeszcze tylko pytanie, które na się wchodzi do środka. Zużyłem już bardzo dużo zapasu tlenu. Tak, prawie połowę, także... Nie jest dobrze. Chyba, że możemy przez to przeniknąć na przykład, nie? To zaraz się przekonamy. Spróbuję podlecieć. Zwłaszcza, że wygląda to, że w środku chyba też są kamienie, nie? Tlen? Już? O, wyrzuciłem. Miałem zrobić to. Dobra. A, udało się przeniknąć. Jest grawitacja w środku. Jak miło. Jest tlen. Ale fajnie. No, zobaczmy, co my tu mamy. Użyj narzędzia skanera. Czy tu jest jakiś skaner w ogóle? Jakaś opcja, sterowanie. Obrót, latarka, skopiuj, narzędzie, zmień benzyn, reakcja, sprint, kucanie. Nie widzę tu żadnego skanera, więc może być to jakieś odrębne narzędzie, ale w menu budowie, w tym stole craftingowym, gdzie narzędzia można robić, nie znalazłem żadnego takiego sprzętu, więc nie wiem. O, to jest nikiel. To potem mogę sobie to potem zebrać i zbudować laser. Czy to są jakieś kontenery, które da się przeszukać? Czy nie mają na razie żadnego zastosowania? Trudno powiedzieć. Chyba nie nic na razie. Okej, okay, w każdym razie powiem wam, gra jest niesamowicie obiecująca. Bardzo ciekawie się zapowiada i mam nadzieję, że wam również się podoba. Bardzo chętnie będę nagrywać kolejne odcinki, jeśli żebyście byli zainteresowani oglądaniem, także przypominam koniecznie łapkę w górę, żeby zasięgi troszkę poprawić. Będę na tym kończyć odcinek, mam nadzieję, że nie wyjdzie mi jakiś szczególnie długi, bo
bo ostatnio mam tendencję do przesadzania z długością odcinków. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, komentarze dla statystyki i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.